Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu... Drugi tor i częstsze połączenia między Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim. Nowy autobus szkolny trafił do Gąbina. Duże wsparcie województwa dla regionu radomskiego w 2024 roku. Linia kolejowa Warszawskiej Kolei Dojazdowej rozbudowana została o drugi tor od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Teraz pociągi na tej trasie będą kursowały częściej. Koszt inwestycji to blisko 155 milionów złotych. Od teraz pociągi na trasie Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki będą jeździć po dwóch torach bez żadnych ograniczeń, a częstotliwość kursowania pociągów do i z Grodziska Mazowieckiego znacząco wzrośnie. Początkowo pojadą one w dni powszednie co 15-30 minut w godzinach szczytu oraz co 20-40 minut poza godzinami szczytu. Wzrośnie również regularność i niezawodność przewozów na całej linii WKD. To zbudowanie drugiego toru, zmodernizowanie tego, który funkcjonował do tej pory, modernizacja przystanków, no to wszystko jest inwestycja niezwykle istotna dla pasażerów. Warszawska Kolej Dojazdowa rocznie przewozi około 8 milionów pasażerów. Sama inwestycja, kluczowe znaczenie dla aglomeracji warszawskiej, kluczowe znaczenie też dla samej WKD. Tak naprawdę wreszcie po 90 latach udało nam się ten symboliczny fragment końcówki tej linii domknąć. To bardzo ważna inwestycja dla tej części Mazowsza. Oprócz budowy drugiego toru, projekt obejmował także gruntowną modernizację istniejącego toru, który od lat nie był poddawany kompleksowej naprawie, a infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Autentycznie żeśmy najpierw wyremontowali istniejący tor remontem kapitalnym, dobudowali drugi tor, dwie stacje zbudowali, 8 przystanków, trakcję elektryczną, sieć energetyczną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Jest to największa inwestycja WKD-ki w historii istnienia. I co ciekawe, została dokonana ta praca planowo. Nowy rozkład jazdy pociągów WKD ze znacznie ulepszoną siatką połączeń na tym odcinku obowiązuje od 30 grudnia. Po zakończeniu prac na innym odcinku na terenie Warszawy, Grodzisk Mazowiecki zyska połączenia co 10-20 minut, zaś Milanówek co 30 minut. Całkowita wartość inwestycji to 155 milionów złotych, z czego połowa pochodzi ze środków unijnych. Nowy, niskoemisyjny autobus szkolny trafił do gminy Gąbin. Zakup był możliwy dzięki 300 tysiącom złotych dofinansowania z programu Autobusy dla Mazowieckich Szkół. Autobusy dla mazowieckich szkół to program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który ma pomóc gminom z Mazowsza w realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży, w tym również z niepełnosprawnością, do szkół. Mamy świadomość, że nasze gminy miejsko-wiejskie i wiejskie są często bardzo rozległe i wymagają dowozu dzieciaków do szkoły i chodzi o to, żeby to odbywało się po pierwsze bezpiecznie, po drugie, aby warunki były jak najlepsze, komfortowe. Autobus będzie wykorzystywany m.in. na potrzeby szkoły podstawowej w Czermnie, w której znaczny odsetek uczniów to osoby dojeżdżające. Miasto i gmina Gąbin stawia na rozwój oświaty. Mamy tych autobusów wcześniej już zakupionych 3, ten jest 4, także mamy 4 nowoczesne, wspaniałe autobusy, a wiadomo, że bezpieczeństwo dzieci to dzisiaj jest bardzo ważna sprawa. Ten zakup będzie służył jednej z naszych wspaniałych szkół podstawowych, szkole podstawowej w Czermnie. W tym roku Sejmik Mazowsza zaplanował w budżecie województwa 25 milionów 400 tysięcy złotych wsparcia w ramach programu Autobusy dla mazowieckich szkół. Ponad 279 milionów złotych z rekordowego w tym roku budżetu Mazowsza pomoże w realizacji wielu inwestycji w regionie radomskim w 2024 roku. To będzie bardzo pracowity rok na drogach regionu radomskiego. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się rozbudowy i remonty dróg wojewódzkich, w tym m.in. blisko 30-kilometrowego odcinka drogi 747. Bardzo mi zależało na tym, żeby historyczny kontrakt, a więc droga 747, został podpisany. Planowaliśmy, że to będzie 500 milionów złotych, wyszło trochę mniej, około 300, ale to tylko na ścieżce, zostaje więcej pieniędzy na realizację innych zadań.
Ponad 28 milionów złotych pochłoną inwestycje w radomskich placówkach edukacyjnych. Największą z nich będzie przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Wybudowane zostanie nowe skrzydło budynku. W tej chwili wznoszą się ściany w piwnicach, następnie powstaną nowe fundamenty i aż do 5 kondygnacji, aby powstał nowoczesny budynek z nowoczesnymi pracowniami. Blisko 21 milionów złotych samorząd województwa przeznaczy na radomską kulturę. Zmiany czekają m.in. Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia oraz Muzeum Wsi Radomskiej. W roku 2024 na inwestycje, które będziemy realizować w Muzeum Wsi Radomskiej, przeznaczymy ponad 8 milionów złotych. I tutaj właśnie znajdzie się dokumentacja naszego biurowca. Dokończymy pracę przy małej scenie pod dębem. Ważne inwestycje planowane są również w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, których całkowity koszt wyniesie 2 miliony złotych. W tym roku planujemy również duże inwestycje. W tej chwili mamy w budżecie inwestycje z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Pierwsze zadanie to jest z budżetu obywatelskiego wymiana oświetlenia. Drugie zadanie to zakup karetek typu B i C. W 2024 roku kontynuowane będą także programy wsparcia, na które Sejmik Województwa przeznaczył ponad 1 mld złotych. Anna jest 5. kobietą w kolejach mazowieckich, która została maszynistką. Od grudnia obsługuje połączenia na trasie linii Małkinia-Tłuszcz, Warszawa-Wileńska-Tłuszcz. Anna Sobotka, zainspirowana przez swoją babcię Zenobię, która 40 lat temu pracowała na kolei, postanowiła związać swoją zawodową przyszłość właśnie z kolejnictwem. Po intensywnym 2-letnim szkoleniu i zdaniu egzaminu 7 grudnia odbyła swoją pierwszą samodzielną służbę. Każdy pociąg na razie udało mi się doprowadzić do stacji końcowej, więc można uznać za udany ten początek. No, wydaje mi się, że tutaj to już chyba nie ma znaczenia płeć, bo to jest dla każdego ciężkie. Na pewno trzeba wiedzieć, że to jest odpowiedzialność. To nie jest zwykła praca. Mamy na swoich barkach życie nie tylko swoje, ale i kolegów z pracy, ludzi. To my ich wywieźmy, oni nam ufają. W kolejach mazowieckich zatrudnionych jest obecnie 663 maszynistów, w tym 6 kobiet. Bycie maszynistą to coś więcej niż praca na etacie. To odpowiedzialny zawód, który wymaga ciągłego doskonalenia i odporności na stres, ale daje także wiele satysfakcji. Najcięższymi tematami, które w tej chwili się dzieją, są to wypadki z udziałem osób postronnych na szlaku. No i chyba to jest największą traumą dla maszynisty. Na pewno musi reagować na wszystkie sygnały i na zmienność warunków w trakcie prowadzenia pociągu. Warto zaprosić nowych kandydatów do tego, żeby aplikowali do naszej spółki, żeby chcieli się szkolić i prowadzić nasze pociągi. W kolejach mazowieckich zatrudnionych jest ponad 1000 kobiet. To ponad 1/3 pracowników. Są kierowniczkami pociągów, dyspozytorkami, dyżurnymi ruchu, kasjerkami, informatorkami, pracują w zespołach naprawczych i szkoleniowych. Kariera maszynistki Ani jest dowodem na to, że kolej nie jest już wyłącznie domeną mężczyzn, bo kobiety równie skutecznie realizują swoje zawodowe ambicje w tym sektorze. Wybrano najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. To już 10. edycja wydarzenia, które co roku przyciąga kobiety aktywne w lokalnych społecznościach. Liderki kół gospodyń wiejskich, przedstawicielki stowarzyszeń, fundacji, rad sołeckich oraz lokalnych grup działania. Mazowszanki angażują się w działalność lokalnych organizacji, takich jak koła gospodyń wiejskich czy lokalne stowarzyszenia. Coraz chętniej i częściej zasiadają także w fotelach sołtysów. Niemal połowa z nich to kobiety. Chcemy promować kobiety aktywne. Kobiety, które robią coś więcej w swoim środowisku niż należałoby albo należy to do ich obowiązków. Jak obserwuję, właśnie te aktywne kobiety na Mazowszu, to one naprawdę są świetne, kreatywne, bardzo dużo robią, są pracowite, ale też oprócz tego pamiętają o tym, żeby patrzeć wokół siebie i dostrzegać takie rzeczy, których mężczyźni nie dostrzegają. Stąd się bierze cała idea konkursu, żeby te panie czuły się docenione jako liderki, jako osoby, które dbają o tą naszą przestrzeń, o nasze relacje, o to, żeby nam wszystkim było przyjemniej na Mazowszu. W tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 21 pań, spośród których wybrano 8 laureatek.
Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Boleścianki w Bolestach. Współpracujemy z Kołem Gospodyń Wiejskich Bolesta Kolonii, z drużyną Marzeń Wyczółki. Jestem sołtyską wsi Bolesty i jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Bolesty. Poznaję bardzo dużo osób. Fajnie jest działać społecznie. Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Działam w sferze zabytków, jestem krwiodawcą. Działam jeszcze dla młodzieży. Pomagam strażom pożarnym. Bardzo dużo działań podejmuję w związku z zabytkami kultury żydowskiej. Poza tym pracowałam przy takiej mapie Spacerownik po Żelechowie. Są to działania na rzecz najstarszych, jak i najmłodszych. Są to działania, które mają na celu aktywizować nasze społeczeństwo, nasze środowisko lokalne. Prowadzimy warsztaty, wyjazdy, które mają na celu pielęgnację naszej obrzędowości, naszej tradycji. Skupiamy się na tym, żeby pokazać młodemu pokoleniu, jak kiedyś wyglądała wieś, jakie były zawody, których dzisiaj już nie ma. W tegorocznym konkursie pula nagród wyniosła 40 tysięcy złotych. Gratulujemy laureatkom i tym kobiecym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie programu. Do zobaczenia za tydzień. Są takie chwile, które zmieniają cały Twój świat. Są takie miejsca, w których odkrywasz go na nowo. I tacy ludzie, którzy wskazują Ci drogę. Są takie momenty, w których wszystko jest w Twoich rękach. Warto być wtedy razem. Są takie sytuacje, w których trzeba się zatrzymać, spojrzeć wstecz i pamiętać o swojej historii. Aby z odwagą patrzeć w przyszłość, mieć wspólny cel, po to, by razem sięgać po sukces. I najważniejsze, to mieć dobry plan. Mazowsze. Nasze miejsce na ziemi.